jesteśmy na skraju dżungli amazońskiej w lodż położonej nad jednym z kanałów Amazonki. Warunki pobytu są trochę spartańskie, nie ma ciepłej wody i klimatyzacji, za to dżungla w zasięgu ręki i malownicze kanały rzeczne. Nie pozostaje nic innego, jak udać się na przechadzkę po dżungli. Cykada. Jacare uba, drzewo krokodylowe. Drzewo skalne. Liana żółwia. Nie ma już drzewa, które oplatała ta liana. Drzewo różane. Arrara, uderzana, wydaje dźwięk słyszalny do 1,5 kilometra. Kupi uba, drzewo termitów. Liana kururu. Wielkie mrówki. Ich ukąszenie skutkuje 12-godzinnym silnym pieczeniem. Jadowity pająk. Małpie drzewo. Sok tego drzewa jest składnikiem gumy do żucia. Liana schody żółwia. Pikunia. Jej kora jest wykorzystywana przy budowie chat. Ptasznik. Pająk osiągający do 11 cm długości. Poluje na owady i bezkręgowce. Wystarczy potrząsnąć i jak w magicznej sztuczce z patyka powstaje palmowa gałązka. Po porze deszczowej stan wody jest jeszcze na tyle wysoki, że można swobodnie pływać po kanałach i rozlewiskach Amazonki. Deszcz równikowy, na szczęście daleko od nas. Trzeba koniecznie skorzystać z okazji i spróbować połowić piranie. Nie jest to łatwe, ale w końcu kilka pirani daje się złapać na wędkę. Jak na zawołanie pojawia się niewielki cypel, w sam raz na to, by rozpalić ognisko i upiec zdobycz. Słońce już chyli się ku zachodowi, pora więc wracać do domu. Wypływamy nocą, by w świetle latarek poszukiwać kajmanów. Następnego ranka, po krótkiej wędrówce przez dżunglę, odwiedzamy niewielką wioskę. Woda jest daleko w dole, ale w porze deszczowej tu jest przystań dla łodzi. Maniok. Po krótkiej wizycie w wiosce pora płynąć dalej. Sępniki czekają na okazję, może trafi się jakaś martwa ryba.
młody leniwiec trójpalczasty. Żyje na drzewach, gdzie większość dnia przesypia wisząc. Tak doskonale wtapia się w otoczenie, że jest prawie niewidoczny. Waży około 5 kg i nie ma ogona. Jest dobrym pływakiem. Ta umiejętność przydaje się, gdy dżungla amazońska zalewana jest okresowo przez występujące z brzegów rzeki. Po południu, tylko we dwoje, wypływamy z miejscowym Indianinem Antonio, by powędrować urokliwymi malowniczymi kanałami. Kończy się nasz pobyt w tej magicznej krainie. Żegnamy już naszą przystań i odpływamy, by szybką łodzią dotrzeć Amazonką do Manaus. Po drodze zatrzymujemy się w miejscu, w którym ciemne wody Rio Negro łączą się z jasnymi, mulistymi wodami rzeki Solimões, po czym wartkim nurtem, nie mieszając się, płyną obok siebie na odcinku 20 km. I to już koniec naszej amazońskiej przygody.